Siemano! Siemka! Siemano w ten piękny dzionek. Aha, na serio piękny? Gumę musiałem wyrzucić, dobra. Coś Borys chciałeś powiedzieć, bo ja chciałem mówić też. Jest ładna pogoda, ale zimno. To ładna pogoda czy zimno? No to... Ładna pogoda i zimno, tak? Aha, no to chyba tata wszyscy... Nie jest tak zimno, zobacz jakie piękne słońce. No to chyba tata wyśle adres do ten budowy. Nie, jeszcze nie, Borys. No jeszcze nie, nie, bo będzie duża, duża impreza tam. Duża będzie impreza i oznajmimy dla widzów, tak jak mówiliśmy, ale jeszcze nie w tym czasie. Dzisiaj będzie taka impreza... Będzie jak 100 bilionów ludzi tam. 100 bilionów ludzi. Ale dzisiaj... jeszcze Borysek, mało. Poczekaj. Okay. Dzisiaj będzie impreza dla robotników i dla sąsiadów. Bo słyszałem, że będę miał wiechę zawieszoną dzisiaj. Ej, i też heks i śrubę dokręconą. Będzie. Już krzyczał. Dajcie tą śrubę, dokręcimy dzisiaj. Także planujemy robić dzisiaj o imprezkę tak o 16. Także będzie full wypas. Zaprosimy sąsiadów. Tata, nie chodź tak szybko. No dobrze, przepraszam, małe nóżki. Ja to zawsze rozpędzony. Wszyscy muszą mnie gonić, ale jak ja jedę z jakimś tam kumplem, to później ja ich zwalniam. Ty weź trochę zwolnij, ty, bo za szybko idziesz, nie? Także fajnie przypominać takie rzeczy, bo jak człowiek się rozpędzi, to nie włącza hamulców. Tata, bo ja nie lubię te schody od klatki, bo tutaj coś ukuło mnie cały czas. Gdzie? Tam? Wtedy? Pokaż tą rękę. No to musisz mamie pokazać, może małą drzazgę masz ty cały czas tutaj. Nie, nie mam, bo tak tutaj ja coś poczułem, coś tak bardzo ostrego. Sprawdzimy, tylko przypomnij mi wtedy. Dobra chwila, bo mi się ta kamerka tutaj wyłącza i przesuwa, bo jest luźna. Co ja chciałem? Idę wam pokazać postępy. Sorki, tak trochę taki kawałek i nic nie mówimy. Idę pokazać wam postępy. Rano już ja tam byłem, spotkałem się z kierownikiem budowy. Kierownik budowy często musi wpadać i zaglądać. Także tego wam w sumie za często nie mówię i nie nakręcam, ale to wszystko jest pod kontrolą, pod nadzorem. No i co? Pokażę wam, jak prace się posuwają. Pokażę wam, jak tam imprezkę będziemy mieli. Jak ta wiecha będzie, oczywiście, nie? Także tak to wygląda. Ja nie wiesz, gdzie ja tutaj jestem? No, gdzie jesteś? No, patrz, chyba ignorujesz mnie i myślisz, że ja tutaj nie jestem. Jesteś, kochanie, możesz mówić. Patrz, co ja zrobię nawet teraz. Patrz. Proszę, oto teraz wypowiedź mojego Borysa. No nie, ale chciałam tylko powiedzieć jeden coś. Budowa, tata, jak skończy się ten dom, a potem będziemy mieszkać tam? Jeden rok jeszcze? Nie wiem, synku, tego to ja ci nie powiem. Tego nawet nie wiedzą najstarsi górale. O, góral ten rower. Ale jak nie, góral to też taki człowiek. Z gór pochodzi, mieszka w górach. I wiesz co, wszyscy? Też jak ja będę, no jeszcze starszy i już zbudujemy dom, ja nie chcę ten rower, czy ja mam gular, ten góral. Górala masz, no. Pamięta, no to chyba tata to zrobił. Ten, ten co, że tata był na boisku ze mną i ja miałam taki rower, nazywał się góral. No góral, no, a ty chcesz inny teraz, tak jaki? BMK? BMX. A, BMX. No, że te koła te, wiesz? No, bez szprych, te płaty ma, tak? Płaty. No dobra. A bo ja bardzo lubię taki, bo będzie wyglądać bardzo fajnie. Ja chciałam ten BMX kolor czarny, czerwony. Dobrze. Bo to już wystarczy. Dobra, bo ja gadam dużo. Gada. Założymy ci kanał, to będziesz gadał. No dobra, po angielsku. Po angielsku chcesz? Tak. Nie chcesz po polsku? Tak, bo ja nie lubię po polsku, bo Anglii są jeszcze więcej ludzi. Aha. No więcej wiesz... ludzi się będzie słyszeć. No dobra. O, druga strona jest deskowana. O!
Ale poszli jak przecinaki, ale kamera mi się przekrzywia, kurczę. Tam jest, dobra, włączę wam, kochani, na budowie, pokażę wam, jak to wygląda. No, ale zaraz, tata. Szybciutko. No, bo ja nie byłem na budowie 2 miesiące chyba. No faktycznie, nie byłeś, no to zobaczysz. No to ja chciałam być na tym dużej imprezie, nie tylko grać cały dzień. No to przyjdziesz, wypijesz piccolo. Piccolo. No już jesteśmy wszyscy. Tak, kochani, wygląda ta strona. Druga strona jest robiona już. Dobra, słuchajcie, wpadam do góry wam pokazać tylko, jakie są postępy, bo są murowane tutaj te szczyty. Później tam będzie obijane wszystko steropianem. Tutaj widzę, deskują. To wam pokażę też mniej więcej, jak to wygląda. Bo słyszę jakiś fajny sprzęcik. A, już tam widzę, jedna ceramika jest położona, to może coś przymierzają. Także naprawdę fajna rzecz, kurczę. Ceramika będzie na dachu, słuchajcie, ceramika, nie? Tutaj wam pokażę w sumie następne, ale to wam pokażę z dołu, bo tam jest ten fajny dźwig i wrócę do tych szczytów jeszcze. Wam pokażę, jak to jest wszystko krojone. A ten dźwig, powiem wam szczerze, żebym się bujnął na nim, nie? Ja za granicą też na takich podnośnikach śmigałem, także to jest fajna sprawa, ale takich kółkowych, nie? Zobaczcie, jak to szybko, jak to w ogóle łatwo, jak to ułatwia to wszystko, nie? No co, przeważnie, żebym się nie potknął, widzicie? Dobrze, ty światełko normalnie, bo bym się potknął tutaj. Zobaczcie, tu jest, sznurki są doczepiane, wszystko jest robione pod sznurek. Także tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, kochani, pokażę wam jeszcze tak szybko te szczyty, bo dzisiaj mamy w ogóle urwanie głowy na budowie, bo każdy robi swoją robotę. Dwie ekipy są złączone i współpracują ze sobą w tej chwili, żeby ten dach był dobrze, szybko, ładnie wykończony. Także dajcie mi tutaj się wspiąć i wam pokazać, bo widziałem, że tutaj było docinane pod skosem. O! O! Tak to mniej więcej wygląda. Nie wiem, jak to dalej będzie wykańczane i robione, ale jest... Trochę hałas mam, ale jest docinane, jest robiony tutaj taki skos, jak tabelka leci. Mogę trochę więcej wam pokazać, jak to wszystko wygląda. No co tam, kochani, no efekt końcowy będzie naprawdę zadowalający. Jak już powiedziałem, dzisiaj poinformowali mnie, że będzie ta wiecha. Także mam nadzieję, że pojedziemy na grubo. Będzie impreza, Borys! Do szkoły. No to ty do szkoły, no. Pika polo. Pika kolo? Czy coś takiego? Tego szampana wypijesz i już, nie? No. No i co jeszcze? Poczekaj, Borysek. Ja tylko pokażę i skończę nagrywanie tu szybko, żeby nie przeszkadzać, nie biegać tu z kamerą. Zobaczcie komin, jak wysoko idzie. Jest wymurowany. Nie dotykaj, Borysek, bo się przewróci jeszcze. A czy przewrócić, to się pewnie nie przewróci, ale... Ale dzieciak na budowie, to wiecie, jak to jest. Dobra, słuchajcie, no to tak widzicie, ja tu nie będę dalej przeszkadzał. Tam jest, widzę, nawet ściągane pyłki. Dobra, słuchajcie, ja tutaj nie będę przeszkadzał, nagram wam później jakiś następny efekt pod koniec dnia, jak to wygląda, bo ta robota tak szybko tutaj się posuwa do przodu, że naprawdę tu z kamerą by trzeba było wpadać co chwilę. Także to na tyle, kochani, w tej wrzutce i do zobaczenia. Słuchajcie, kochani, to przynajmniej teraz naprawdę ja widzę, za co ja płacę. No pełna profeska jak na razie, także to mi się podoba. Ja lubię wydawać, kurczę, kasiorkę, jak widzę, że jest naprawdę dobrze robota wykonana i ja na koniec będę zadowolony, nie?
Ja też nie lubię zgrzytów. Wiecie, że coś może być niedokładnie zrobione. Ja na to nie pozwalam na swojej budowie. Jeżeli coś by mi nie grało, jest wołany kierownik budowy, no to ostra petarda, tak żeby sobie naprawdę nie dał, sprawdza, chodzi wszystko dokładnie, także budowlanka jest super, jak się ma odpowiednich ludzi. Bynajmniej dla mnie, bo jak ja się nie znam, to wiecie, jak to bywa, nie? Dobra, kochani, to na tyle tej wrzuteczki jeszcze. Pozdrawiam. To takie moje sugestie. Borysek! A jak długo promieni szampan będzie? Jak długo i szampan będzie? No Borys, to ty mały, ty tylko o szampanku myślisz. Dobra, pozdrawiam. Słuchajcie, miła niespodzianka, koleżanka, która mnie ogląda, wpadła mi odwiedzić, także... Hej, hej, tak jest. Korzystając z okazji, że mam kamerę, mówię, odpalę i wystąpi. No nie mogłam się nie oprzeć, żeby tutaj odwiedzić Emila. Ale... Zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Także no. Zaraz będziemy to robili inspekcję. No dobra, to na tyle, bo będziemy się poznawać. Tak jest. Pozdrawiam. I pojechała Kaśka. Się jeszcze spotkamy. Słuchajcie, bardzo miła dziewczyna. I zobaczcie, co dostałem. Co dostaliśmy z moją rodzinką. Nie zapomniała o nikim w sumie. I dla Boryska, i nawet dla Maksia. Niesamowite to jest, jak YouTube łączy ludzi. Z Kasią się wymieniliśmy już numerami i się nieraz jeszcze spotkamy. To taka wrzutka, kochani, jakie to jest fajne. To na tyle. Borysek, opalę światło. Mam prezent od widza dla ciebie. Widz, który bardzo mocno ciebie śledzi i wie naprawdę, co ty lubisz. Wow, tak. Teren! Co się mówi? Dziękuję. Ma na imię Kasia. Kasia? Tak. Czyli dziękuję? Dziękuję, Kasia. No. I jeszcze prezent dla Maksia. Ej, dla Maksia. Daj Maksiowi. Proszę, Maksiu, zobacz, o, prezent. Maksiu, co to? Gdzie otworzyć? Tutaj? No. Maksiu nie wie, że to dla niego prezent. Zaraz się dowie. Maksiu. Maksiu, prezent dla ciebie od widza. Od Kasi, no. Sam nie zjadaj mu, Borys, tylko. Borys by chciał zjeść. No zobacz, no pokaż. Teraz, Maksiu, siedź, daj łapkę. Daj łapkę. Daj łapkę. No, super, zasłużył. Dobrze, to na tyle. Dziękujemy, Kasiu, jeszcze raz. Odbieram telefon, bo Adi dzwoni. A nie, numer wam nie mogę pokazać.